Eś, witajcie z tej strony Grid e, Halo Games nie odpuszcza. Słuchajcie, ja myślałem, że w momencie kiedy powstanie projekt, kiedy powstał projekt Light No Fire, e, nasz No Man's Sky zostanie troszeczkę potraktowany jako no drugiej, so, drugiej kategorii gra, nie? Gra gorszego sortu, po prostu, że całe siły przerobowe pójdą. Na Light No Fire okazuje się, że tutaj co i rusz e, i ze swoim zespołem nie zaskakuje. E, mamy kolejny duży patch. Pierwszą część tak naprawdę tego patcha, ponieważ e, nazywa się on światy, część pierwsza. Czyli możemy się jak najbardziej spodziewać kolejnych części. Szykuje się także. Nowa ekspedycja, polowanie na potwory. Co wprowadził sam patch? Bardzo mocno przebudował planety. Zostały one bardziej zasiedlone. Stały się one gęstsze. Efekty wizualne, efekty dźwiękowe zostały znacznie poprawione. Coś. To nie sądziłem, że będzie miało miejsce, nie? Ale przejdźmy sobie może do patch No Man's Sky. Światy. Część pierwsza. Światy. Część pierwsza. Przedstawiamy aktualizację 5.0. E, aktualizacja 5.0 Światy zmienia wszechświat w bogatsze, bardziej dzikie, bardziej zróżnicowane i wciągające miejsce. Zawiera ogromne skoki w wizualizacjach wody i chmur. Zwiększoną różnorodność planet, nowe funkcje rozgrywki i wiele więcej. Nasza podróż trwa. Trailerka sobie przed chwileczką obejrzeliśmy, więc tu nie będziemy do niego wracać. Co do samych, samej wypowiedzi twórców, jeżeli chcecie sobie obejrzyjcie ją, ja tutaj, no raczej nie mam nic do dodania niż to, co było powiedziane w tym materiale. Ale poza samym patchem szykuje się także. Kolejna ekspedycja. Weź udział w galaktycznym polowaniu na robaki, w 14. wyprawie społeczności Naumę no Sky. Podłyszczep szerzy zepsucie w całym wszechświecie. Dołącz do e, Liquidator Vanguard, aby zrobić swoją część i oczyścić gwiazdy z, ze zgnilizny. <gryzny> Czy nie przypomina wam to troszeczkę czegoś. No, ale myślę, że to po prostu zbieg okoliczności. Nie? W każdym razie powiem wam, że te wielkie robale całkiem zacnie wyglądają, nie. Tak samo jak trochę. Większy nacisk na walkę nie, nie zawadzał mi chyba jakoś specjalnie, jeśli chodzi o no Męskaja. Jestem jak najbardziej za. Zgłoś się na służbę wraz z innymi wędrowcami, aby zlikwid zlikwidować biologiczne potwory i hordy gigantycznych owadów w szybkiej ekspedycji bojowej, pełnej starannie wyważonych walk w rojach. Patrzcie, hmm, kolacyjka. Na tych, którzy wezmą udział w wojnie z insektami, czeka szereg ekskluzywnych nagród. w Tym trofea w postaci owadów, nowe plakaty i komplet organicznych części zbroi wykonanych z ciała owadów. Psychoza, co? Zajebiste. To mi się podoba. Zresztą to też jest niezłe. No powiem wam nie, nam no, brakuje jeszcze tylko tutaj haldejwera jakiegoś. Zmiana nazwy odkrycia. Tak, to mnie zawsze wkurzało, nie? Yy, nazwy odkrytych systemów planet, flory, fauny i minerałów można teraz zmieniać w dowolnym momencie, nawet po przesłaniu danych. To jest bardzo fajne, nie? Bo tego mi brakowało kiedy faktycznie czy się zarąbałem i za szybko przesłałem coś bez zmiany nazwy, czy po prostu miałem, nie wiem pustkę w głowie i nie chciało mi się wymyślać, i nazwy leciały takie, jakie były. To jest też bardzo ciekawe. Dramatyczne nowe światy. Jest to tłumaczane przez translatora, także hmm, dlatego takie dość dziwne tutaj nazwy rzuca. Planety w całym wszechświecie uległy radykalnym przekształceniom. Kształcenia grawitacyjne wypaczyły niektóre bujne i tropikalne światy, od dryfującymi wyspami, które teraz dryfują w atmosferze nad powierzchnią planety. Kacz z kamienia na kamień za pomocą plecaka odrzutowego lub statku kosmicznego. Buduj bazy na niebie lub po prostu podziwiaj dramatyczne wodospady, które kaskadowo spadają z nieba. I powiem wam, ja chcę tam mieć bazę, nie? Nie ma opcji, że nie znajdę sobie jakiejś miejscówki pod taką. Niechętne by była, gdyby któryś z moich światów nie został w ten sposób przekształcony, bym nie musiał szukać. Nowe chmury objętościowe. Tokowita przebudowa chmur przynosi znacznie zwiększone szczegóły i definicje. System chmur został przepisany od podstaw, aby poprawić wydajność, naprawić się artefakty wizualne i wprowadzić drobne szczegóły, takie jak rozproszone chmury pierzaste i ciemne, obciążone deszczem chmury Nimbus. Ponadto wzrosła różnorodność pokryw chmur, która różni się znacznie w zależności od planety, a także w czasie i w reakcji na lokalne warunki pogodowe faktycznie zwiedziłem kilka planet, wskoczyłem sobie na szybko do gry, popatrzyłem z czym to się je i jest różnica. Nawet lecąc w atmosferze w ogóle, kurczę, poczekajcie, może, może to znajdę, to Wam coś pokażę. Popatrzcie w ogóle co tutaj się dzieje z tymi chmurami podczas zachodu słońca. Jak zmienia się ich zabarwienie, w ogóle co się dzieje z mgłą dookoła mojego statku, ta czerwień, która na nią wchodzi, nie? zresztą tak samo chmury. Ja co prawda tutaj w ogóle jeszcze nie bawiłem się ustawieniami graficznymi. Tak jak było, tak wlazłem do gry i sprawdzałem co się dzieje, więc zapewne można znacznie lepsze efekty osiągnąć, ale to co już zdążyłem zobaczyć, no wygląda naprawdę. Naprawdę fajnie, nie? Teraz wracając do patchnotów. Dostosuj statki słoneczne. W końcu dostaliśmy też możliwość budowy statków słonecznych. Nie wiem, dlaczego nie pojawiło się to od razu z tymi podstawowymi. Może przez to, że były one dopisane później, może to jakoś bardziej skomplikowane, było więcej elementów. No, nie mam pojęcia, ale teraz możemy. No i co? I to jest zdecydowanie na plus. Szczegółowe cienie. Cienie mają nową głębi i realizm. Środowiska planetarne są teraz bogatsze w oświetlenie, a naturalne cechy, struktury, statki kosmicznej podróżnicy dokładnie rzucają cień i odzwierciedlają ekspozycję na światło słoneczne. Szczególnie widoczne na drobno-szczegółowej florze, takiej jak trawa. Ponadto cienie rzucane przez, przez chmury są teraz obliczane w odniesieniu do położenia słońca. No faktycznie, nie? Trzeba przyznać, że znacznie bardziej naturalnie to wygląda. Woda wysokiej rozdzielczości. Nie miałem okazji jeszcze znaleźć, ale jeżeli to w ten sposób wygląda, to ja wam powiem o faknie. Na odkrywców wodnych planet czeka niezwykła gama widoków morza, oceany, jeziora teraz falują i mienią się realistycznymi falami i pianą. Oprócz tych żywych, dynamicznych warunków wodnych. Całkowita przebudowa technologii uszlachetniania wody pozwoliła uzyskać także dramatyczne odbicia i pięknie oświetlone szczegóły powierzchni. A wiecie co? Myślę, że sobie wejdę i sprawdzę. A nie da się ukryć, że samo pluskanie w wodzie wygląda znacznie lepiej niż wyglądało. E tak samo ślad, którym my zostawiamy, chociaż wydaje mi się, że jeszcze nie zawsze się on pokazuje tak, jak powinien, ale no już teraz wygląda to dużo lepiej nie, niż było. Podobnie jest zresztą nie tylko jak pływamy, ale i ze statkiem, kiedy lecimy nad całą wodą, faktycznie wzburzamy jej tafle. Widać tutaj to dosyć dobrze, inną sprawą jest... Znowu trafiłem na wschód. Nie, nie, roz, nie zrobiłem tego specjalnie słowo harcerza, ale tak jakoś wyszło. Yy, zabarwienie wody, oświetlenie wody, yy, przejście tych kolorów, yy, które się zmieniają. Ja tutaj w sumie za późno załapałem, co się dzieje, i cały czas jestem w ruchu zamiast stać i patrzeć na to. Ale myślę, że i tak widać jakie efekty mniej więcej zostały dodane. Sama kwestia odbić rzeczy, planet, chmur, słońca w, w tafli wody naprawdę robi niezłą robotę, nie? Szkoda w trochę, że statku samego nie widać, tylko jego cień na dnie, ale może kiedyś i to dostaniemy. Ja jestem zachwycony, póki co. Także, jak widzicie, no Woda wygląda dość zacnie, nie? Naprawdę się postarali. Zazdroszczę tutaj posiadaczom mocniejszych kart, którzy będą mogli tutaj sobie zrobić jeszcze bardziej realistyczną grafikę. No, może kiedyś i mi się to uda. Życie pozaziemskie. Odkryć dziwne nowe stworzenia w całym wszechświecie. Dziwaczne kwiatowe hybrydy krążą po niektórych planetach, eksplorując ich środowiska za pomocą wąsów, przypominających pręciki i twarzy przypominającej płatki. Michecca, nie? To faktycznie będzie coś nowego. Pełna symulacja wiatru. Tak, miałem okazję to na którejś z planet. Yy... Do Jest to tak realistyczne, jak i wkurzające. Nie? Eee, dość mocno ogranicza widoczność, ogranicza widoczność, ale i no, daje kupę imersji. System wiatru został przeprojektowany, aby ożywić planety dynamiczną i spójną pogodą. Liście i trawa szeleszczą na delikatnym wietrze, podczas gdy całe drzewa kołyszą się i kołyszą podczas burz, efekty dymu, kłęby pyłu, deszcz, śnieg i inne efekty środowiskowe przechodzą przez ten sam system wiatru, zapewniając wciągające i spójne wrażenie z eksploracji. No nie miałem zbytnio tutaj sposobności poeksplorować tych planet, ale wierzę na słowo. Dynamiczna woda. Zbiorniki wodne reagują na pogodę. Od szklanych jezior po wzburzone oceany. W zależności od bezruchu wiatru i głębokości wody, gwałtowne burze mogą powodować dramatyczne wzburzenie morza i ogromne fale oceaniczne. Nie trafiłem na to. Jeżeli to jest i to działa, to ja siedzę na dupie i nie jestem w stanie wstać. Nie? Zobaczcie to. nie. Normalnie się co, cofnęło. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ale myślę, że no, nie wrócaliby tego. No, jest to zbyt łatwo zweryfikować. No, tutaj jest to, o czym ja mówiłem. Gdzie nasz statek zostawia ślad. Mech bojowy likwidator. O! No w końcu przechodzimy do konkretów. Przebi się przez najtwarszych wrogów nowym wytrzymałem mech bit. Wszyscy, którzy wezmą udział w ekspedycji likwidatorzy, odblokowują te nowe, skoncentrowane na walce komponenty dla Minotaura. W miarę jak społeczność będzie oczyszczać wszechświat spodłego potomstwa, plany tych części staną się dostępne w Quicksilver Synthesis Companion dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyprawie. No to chyba mamy nowy cel, nie? Ręka, nogi, body, prawa ręka. No i malowanie. Nie, fajerworki te race, nie? Fajerwerki. Kwiaty poniżej zera. Matko jedyna to jest wielkie. Ja tu już gadam z dobrych 20 minut a to trwa i trwa. Zmarznięte światy zostały przekształcone za pomocą drzew obciążonych lodem i błyszczących skał lodowcowych. Nowe powierzchnie planeta także znaczna liczba nowej flory i formacji mineralnych wznoszą nową różnorodność na planety poniżej zera. Biegałem trochę, dało się to zauważyć. Różnorodność pustyni, czyli jednak tak jak wspominałem, planety, biomy... I w sumie też trochę racji miałem, że też z Light no Fire będzie miało to trochę wspólnego, nie? ponieważ te wszystkie rzeczy, które tutaj testują, testują też właśnie pod Light no Fire, żeby tam to wprowadzić. Różnorodność biologiczna planet pokrytych piaskiem wzrosła, a horyzonty niektórych światów zdobią duże palmy o pierzastych liściach. Kolory nieba. Zanurz się jeszcze głębiej w planetę Baraf science fiction lat 70. XX wieku, gamie nowych kolorów nieba, w tym kilku wyjątkowo rzadkim odcieniom, które mogą oddać, odkryć oddanie odkrywcy. Zestaw zbroi przeciwko owadom no to tutaj y, było wspomniane y, podczas tej ekspedycji będzie zapewne można je zdobyć. Ukończ wyprawę likwidatorów, aby zdobyć komplet organicznej zbroi na całe ciało. Typnie estetykę podłego sz... przyjmij estetykę podłego szczepu lub odnoś się z dowodami ich zguby za pomocą hitynowych rękawic, ostrów, żuchw i egzoszkieletu. No raczej nie dla mnie, ale można dodać do kolekcji. Ulepszenia silnika. Wiele z podstawowych systemów zostało przeprojektowanych w celu uzyskania lepszych efektów wizualnych i zwiększonej wydajności. Renderowanie obiektów środowiskowych, takich jak drzewa, skały i trawa, zostało przeniesione do systemu opartego na GPU, co pozwala na gęstsze światy o zwiększonej wydajności. Flora planetarna, minerały i osobliwości mają wyższy poziom szczegółów, dalszych odległości i szerszego zakresu kątów. Generowanie terenu zostało przepisane tak, aby uwzględnić siatkę wokselową podwójnych maszerujących sześcianów, To zwiększyło szybkość ładowania, poprawiło liczbę klatek na sekundę i oszczędziło pamięć. E... Tutaj chyba jeszcze jest to trochę dyskusyjne, ponieważ ja raczej odniosłem wrażenie lekkiego spadku wydajności, ale wiadomo, jest to. Pierwszy dzień, więc z pewnością zaraz się pojawią jakieś nowe łatki. Nowe etykiety interakcji. Rekuruję co? Nie rozumiem o co chodzi. Etykiety interaktywnych i zniszczalnych obiektów we wszechświecie zostały przeprojektowane i stały się bardziej responsywne, dzięki czemu zapewniają istotne informacje, nie przesłaniając widoku. E, Okej, okay, rozumiem. Różnorodność chrząszczy. No dobra, no wiadomo, będziemy tu z więc pewnie i owadów się zrobiło więcej. Dramatyczne burze. Ech, kurna, chciałbym trafić na taką, nie? Jestem ciekaw jak to się podróżuje w czymś takim. Krople Twitcha. Oglądaj doświadczonych podróżników transmitujących No Sky na Twitchu i zdobywaj nagrody. Nawet jeśli jeszcze nie posiadasz gry, możesz zdobywać nagrody w trakcie kampanii i odbierać je w grze w późniejszym terminie. Aby się zapisać, odwiedź stronę Twitch Drops, następnie po prostu usiądź wygodnie i dołącz do kampanii trwającej od czwartku 18 do poniedziałku 22 lipca. Walker walczą. Bitwy walkerów są teraz przedstawione w szczegółowym interfe interfejsie walki chód, wskazującym podatne na takie punkty elitarnych jednostek strażników. O kurna, się robi skomplikowanie, nie? Jeśli chodzi o walkę. Czyżby na no skaj zaczął tutaj dość mocno właśnie iść w tym kierunku? Najpierw frachtowce, teraz roboty. Lecak lotniczy z Hityny, że tak powiem, pój, ale dobra, rozumiem, jeżeli komuś się podoba. Mi w każdym razie niespecjalnie, nie? Różnorodność kolorów wody dziwne składniki odżywcze o, to kucharze będą mi, mistrzowie kuchni, będą mogli się wykazać żywe budynki. Właśnie, to mnie też interesowało. Bardzo rzadko w sektorach, w których pole anomalii jest najsilniejsze, budynki planetarne wykształciły nogi i przekształciły się w świadome konstrukcje, które przemieszczają się po krajobrazie. Czajcie to? Ja, ja, ja nie ogarniam, nie? W jakim kierunku idzie No Man's Sky, ale ale mi się podoba. Zaczyna się robić dziwnie, a dziwnie do tej gry jak najbardziej pasuje, nie? moloty do lądowania wodnego. Nowa technologia pozwala statkom kosmicznym lądować bezpośrednio na powierzchni wody. No w końcu, nie? Umożliwiając podróżnikom nurkowanie bezpośrednio do morza z dziobu ich statków. Statki kosmiczne mogą być również wzywane do wody w celu szybkiej ucieczki ze środka oceanu. No i zajebiście, tego brakowało. Części podstawy świetlika. Zanieść widok gwiazd do swojej bazy dzięki nowym elementom dachu świetlika. A, no dobra. Różnorodność atmosferyczna. No tu generalnie mamy ohydne Królestwo Wadów. Quality of Life. Że poprawiono wiele funkcji poprawiających jakość rozgrywki. Kamień ciągnika dokującego na stacjach kosmicznych i frachtowcach działa teraz płynniej. Przeładowanie można przerwać, aby szybko zmienić tryb broni. Rafinerię można teraz szybko wypełnić całym stosem przedmiotów. Podstawą, podstawową technologię możemy natychmiast naprawić z szybkiego menu, zasięg funkcji Target Sweep osłony analitycznej został znacznie zwiększony i wiele więcej. Więcej szczegółów można znaleźć w pełnych informacjach o łatce. Czyli to są niepełne, nie? A my tutaj już z pół godziny siedzimy. Nowe gesty. No, często gram solo, więc raczej tutaj nie jest mi to potrzebne. Spektakularne podwodne bazy. No, faktycznie w końcu będzie sens budować podwodne bazy, kiedy ten ocean żyje. No, DLSS3 oczywiście. Wzrost FPS-ów. Jak to zacznie porządnie działać, no to będzie super, nie? Misja Nexusu podłego miotu. Obserwatory na pokładzie anomalii żałują, że ten obrzydliwy lęk rozprzestrzenił się po wszechświecie, a ich królowej larwy zaburzyły delikatną równowagę lokalnych ekosystemów. Proszę, aby podróżnicy zjednoczyli się, aby wytępić te inwazyjne gatunki i przywrócić równowagę w naturze. Pierście się z przyjaciółmi lub nieznajomymi w Nexusie, aby zapisać się na tę nową misję. Światy szkodliwe no, to wiadomo, trujące. Oczywiście, trofea, ale całkiem spore te główki, nie w porównaniu do tego podróżnika. Ładne wąsy, zapromieniowane krajobrazy. Aha, dobra, no o to. Nakrycie głowy o wadoida. W sumie hecna, nie? Jestem ciekaw, ilu z was będzie w tym latało. Miotacz ognia, Minotaura, halo, halo, w końcu coś tu mamy konkretnego, ale zobaczcie w ogóle na ten ogień. Fakt, jeżeli, jeżeli to jest to, jeżeli to nie jest jakoś e, przerenderowane czy coś, a no, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to jest z gry fotka. Chyba pierwszy raz widzę tak dobrze oddany ogień w miotaczu, nie? Odpal wrogów nowym miotaczem ognia dla opancerzonego mecha likwidator. Ta dedykowana nadrzędna broń bojowa zadaje ekstremalne obrażenia z bliskiej odległości. O, jak to miotacz? Palone światy. Dobrze. Różnorodność nocnego nieba. Troszeczkę się przyglądałem. Niebo jest generalnie zrobione genialnie, nie? Zresztą tutaj, jak i trawa. Dziwne, nie mam wrażenia, jakby bieg gdzieś w 10 fpsach. Nowe bujne światy, i wyglądają naprawdę zajebiście. No i informacje o Łatce 5.0. No już nie będziemy tutaj czytać tego, skoro wszystko sobie omówiliśmy, tak naprawdę punkt po punkcie. Także co. Pozostaje grać, nie? Chociaż tak nie do końca, ponieważ powiem wam, że wszedłem i złapałem kilka kraszy, Dostałem też informację, że gdzieś tam się spierdzielił jednemu z was, sejf, ponieważ wczytuję przed całą stacją kosmiczną, do której anomalią kosmiczną, do której drzwi są zamknięte, i, i safe jest zdupiony, nie? Także samą grą trzymałbym się do pierwszej łatki. Która z pewnością się za niedługo pojawi. Na razie jest zbyt dużo możliwości do wykrzeczenia się gry, zbyt dużo możliwości spierniczenia sobie sejwa, żeby grać na swoich głównych postaciach. Także zostaliście przestrzeżeni. A po ładce lub też po wystartowaniu nowej ekspedycji widzimy się w Nowym Skyu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie.